Stanisław Kostka-Wisiński jest od 18 października patronem Zakładu Informatyki Lasów Państwowych. Był twórcą ZILP oraz jego pierwszym dyrektorem. W uroczystościach nadania zakładowi imienia jego założyciela wzięły udział m.in. Bogusława Wisińska, wdowa po Stanisławie Wisińskim, oraz jego córka Małgorzata Staroń. Stanisław Kostka-Wisiński była to postać nieprzeciętna. Zasługi Wisińskiego dla informatyzacji lasów państwowych przypomniał dyrektor generalny Konrad Tomaszewski. Wymienił m.in. jego udział w stworzeniu systemu informatycznego lasów państwowych, a w jego ramach portalu leśno-drzewnego. Bez tego ostatniego, jak zaznaczył, lasy państwowe nie byłyby w tak dobrej sytuacji ekonomicznej. Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie tablicy z nową nazwą Zakładu Informatyki Lasów Państwowych oraz pamiątkowego kamienia. O patronie ZILP ma także przypominać dąb Stanisław, posadzony wspólnie przez dyrektora Konrada Tomaszewskiego i Małgorzatę Staroń. Podczas uroczystości odbyła się projekcja filmu poświęconego Stanisławowi Kostka-Wisińskiemu. Był też czas na wspomnienie jego przyjaciół i współpracowników. Stanisław Kostka-Wisiński był osobą nietuzinkową, przede wszystkim był wizjonerem. Wytyczał kierunki, które dopiero teraz możliwe są do realizacji z powodów możliwości technicznych, jakie się pojawiły. Tak było z leśną mapą numeryczną, której był promotorem i która dzisiaj zagościła na biurku każdego leśniczego. Tak było z wizją funkcjonowania rejestratora leśniczego w leśniczówkach i stanowiska leśniczego, czyli komputera stacjonarnego. Jego zasługi dla funkcjonowania lasów państwowych są niepodważalne. Miałem tą przyjemność pracować ze Staszkiem od początku mojej kariery zawodowej. On mnie przyjmował do pracy, pracowałem z nim razem na Leśnictwie Brzeziny, w Regionalnej Dyrekcji w Łodzi, później w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych. Staszek był zawsze znakomitym kierownikiem, szefem, zawsze był dobrym doradcą, ale jednocześnie był bardzo wymagający. Z drugiej strony zawsze pomagał, umiał znaleźć dobre rozwiązanie, które satysfakcjonowało jego i pracownika i potrzeby jakby organizacji, także do tej pory to był mój najlepszy szef. Stanisław Kostka-Wisiński kierował Zakładem Informatyki aż do swojej śmierci. Zmarł po ciężkiej chorobie w marcu 2009 roku.